Witam Państwa serdecznie w studio TuŁódź.pl. Moim i Waszym gościem jest ksiądz Arkadiusz Lechowski. Witam serdecznie, szczęść Boże. Również, szczęść Boże. Rozmawiamy dziś o wydarzeniu, które już niebawem, za dosłownie 20 kilka godzin, Łódź odwiedzi młodzież z całej Polski, po to, żeby poznać nasze miasto od strony wielokulturowej i ekumenicznej. Mam na myśli Łódzkie Spotkanie Taizé, którego jest ksiądz organizatorem. Przybliżmy, co będzie działo się w najbliższych dniach w naszym mieście. Oj, będzie się działo bardzo dużo. My zasadniczo przynajmniej 2 razy w roku do tej pory robiliśmy takie spotkania wieczorne, modlitewne, w pewien sposób wzorując się na tym, co jest w Taizé, w takiej niewielkiej wiosce we wspólnocie we Francji, wspólnocie ekumenicznej, gdzie zjeżdżają tysiące ludzi w ciągu roku. Zresztą ta wspólnota organizuje też takie spotkania noworoczne zawsze w jakiejś stolicy europejskiej. W tym roku będzie to też takie spotkanie w Polsce, we Wrocławiu. I zawsze wzorowaliśmy się nie tylko na tym spotkaniu modlitewnym, ale zależało nam na takim spotkaniu. Spotkaniu z człowiekiem, drugim człowiekiem, spotkaniu bez wszelkiego rodzaju barier, granic. Są to spotkania ekumeniczne, każdy może przyjść. I w tym roku po raz pierwszy też była to trochę inicjatywa oddolna. Młodzi zapragnęli, żeby zaprosić na te spotkania nie tylko Łodzian, nie tylko na jeden wieczór, ale żeby było to spotkanie weekendowe. I tak rzeczywiście zaczynamy już w piątek, 15 listopada wieczorem. Młodzi zjeżdżają się, będzie to około przynajmniej 50 osób z całej Polski. Zjeżdżają się tutaj, będą nocowali w rodzinach. O godzinie 19 mamy taką ekumeniczną modlitwę z kanonami, ze śpiewami z Taizé. W czasie tej modlitwy będzie również brat Maciej z Taizé, będzie wielu duchownych z innych kościołów. Przewodniczył oczywiście tej modlitwie w pewien sposób i słowo wygłosi ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. I później młodzi będą nocowali w rodzinach. W sobotę mamy też taki cykl różnych spotkań. Spotkań integracyjnych, ale także można byłoby powiedzieć, w tym roku mamy takie spotkania też międzyreligijne, bo będziemy mieli przedstawiciela wspólnoty muzułmańskiej w sobotę. W niedzielę będziemy mieli także spotkanie z przedstawicielem wspólnoty żydowskiej. To wszystko jest w wielu miejscach. Większość dzieje się wokół katedry na Skorupki 13. Można sobie zerknąć na program, jest wydarzenie w internecie, na Facebooku. Myślę, że ta informacja jest szeroko dostępna. Natomiast w sobotę będzie też taka modlitwa otwarta, duża modlitwa w kościele ewangelicko-augsburskim na ulicy Piotrkowskiej w kościele Świętego Mateusza. Ona będzie odbywała się również o godzinie 19. W niedzielę natomiast zakończymy to takim wspólnym naszym łódzkim świętowaniem. Ponieważ ta niedziela 17 listopada jest także niedzielą ubogiego i mamy w Łodzi takie wspólne świętowanie. Świętujemy o godzinie 12:30, jest msza święta w katedrze, później jest piknik. Wszystkie organizacje pozarządowe zapraszają również na ten piknik, na zupę. Mogę zdradzić, że będzie to grochówka. Każdy może przyjść. Można byłoby powiedzieć, chodzi tutaj o takiego pewnego ducha gościnności, bo co jest też istotne, to nasze łódzkie spotkanie Taizé było inspirowane także pewnym projektem gościnność, zapoczątkowanym przez braci z Taizé, czyli ta gościnność polega na tym, że młodzi przyjeżdżają do nas, my ich gościmy i razem z tej gościnności korzystamy wspólnie. Mhm. Spotkania nie są zamknięte, dodajmy, prawda? Każdy mieszkaniec Łodzi może w nich uczestniczyć. Te nabożeństwa są jak najbardziej otwarte. Tak, może powiedzmy też słowo o tej duchowości Taizé, bo ona jest dość wyjątkowa, specyficzna. Rzeczywiście modlitwa kanonami jest wyjątkowa. Tak, przyznam, że nie jest łatwo mówić o jakiejś duchowości Taizé, bo tego trzeba doświadczyć. Zresztą jak każdej duchowości trzeba doświadczyć, dlatego bardzo serdecznie zapraszam, szczególnie na te modlitwy wieczorne. W piątek w kościele ojców jezuitów na Sienkiewicza, natomiast w sobotę w parafii ewangelicko-augsburskiej. Ta duchowość, można byłoby powiedzieć, że jest to niesamowita, piękna droga medytacji. Dzisiaj mamy chyba modne różne nurty medytacyjne, kontemplacyjne. Zapominamy, że chrześcijaństwo także ma swoją tradycję medytacji, kontemplacji. To są bardzo różne tradycje. Modlitwa śpiewami Taizé w formie takich kanonów ona wprowadza nas w medytację. Można byłoby powiedzieć, że jest to medytacja gdzieś tam dla każdego, bo taka medytacja, żeby milczeć powiedzmy przez pół godziny, to potrzeba jakiegoś naszego przygotowania, uregulowania oddechu. To też jest piękne, zresztą to, do tego też zachęcam, także szczególnie właśnie w takiej tradycji chrześcijańskiej. A jest to taka medytacja poprzez śpiewy, która wprowadza nas także w pewien duch kontemplacji, trwania z sobą razem, we wspólnocie i trwania razem z Chrystusem. Tu jest akurat nasz program, obejmuje jakby dwie takie modlitwy, które od siebie się trochę różnią. W piątek będzie ta modlitwa połączona z adoracją krzyża. Podobnie jak w Taizé jest zawsze w każdy piątek adoracja krzyża na pamiątkę śmierci Chrystusa na krzyżu. Natomiast w sobotę ta modlitwa będzie ze świecami, tak? Z liturgią światła na pamiątkę zmartwychwstania. Czyli można było powiedzieć, że właśnie poprzez ten śpiew, wysłuchanie Słowa Bożego, także wspólne milczenie, możemy dotknąć tych tajemnic, które są bardzo ważne dla nas chrześcijan. Mhm. Czyli nabożeństwa, przypomnijmy, w piątek i w sobotę godzina 19. Piątek to jest kościół ojców jezuitów na Sienkiewicza i sobota parafia ewangelicka augsburska świętego Mateusza, to jest również godzina 19. No i 12:30 w niedzielę, no bo to w zasadzie szczyt, prawda, bo Eucharystia jest takim szczytem chrześcijańskiego spotkania, a potem właśnie ta agapa, która też jest przyczynkiem do rozpoczęcia nowej akcji w Łodzi. Mam na myśli Zupę na Pietrynie. To też nie będzie jednorazowe wydarzenie, ale kontynuowane w każdą niedzielę? Tak, w każdą niedzielę. Zupa na Pietrynie jest inaugurowana. Akurat tego dnia jest to Dzień Ubogiego. Ja mógłbym też powiedzieć, że jest taka pewna może już historia tej zupy na Pietrynie, która kiedyś się nie nazywała zupą na Pietrynie. Było to 2 lata temu, bo ten Dzień Ubogiego został utworzony, ogłoszony przez papieża Franciszka. I pamiętam, pierwszy Dzień Ubogiego to była też spontaniczna akcja i rzeczywiście myśmy też gotowali zupę. Młodzi gdzieś na ulicy Piotrkowskiej jest bardzo dużo osób bezdomnych. Ta zupa była rozdawana. Oczywiście było to troszeczkę, można byłoby powiedzieć, mocno spontanicznie. Teraz chcemy to wszystko usystematyzować. Chcemy, żeby to było bardzo profesjonalnie. Chcemy, żebyśmy mieli jedno stałe miejsce, żeby był namiot w razie deszczu, niepogody i żebyśmy byli każdą niedzielę. W każdą niedzielę o godzinie 16 ta zupa będzie. Każdy może przyjść. Nie tylko bezdomni, nie tylko ubodzy. Każdy może przyjść po prostu z nami pobyć. Z nami, którzy gotujemy wcześniej, bo będziemy gotowali pewnie już od godziny jakiejś 13. Ale można też pobyć z tymi bezdomnymi, z tymi ubogimi. Czasami mijamy ich na ulicy. Są to dla nas osoby anonimowe. Nie wiemy, jak się zachować. A tu jest taka okazja, żeby przy zupie zwyczajnie w świecie z nimi porozmawiać. Przestajmy być anonimowi. Możemy zobaczyć takie ludzkie nasze spojrzenie na siebie, wysłuchać swoich historii. Często są to nasze wersje historii, ale warto, żeby gdzieś spotkać się z drugim człowiekiem, bo w całej tej zupie nie chodzi nam o to, że my gotujemy, komuś coś rozdajemy. Nie, my się spotykamy. Najpierw w przygotowaniu zupy, zresztą dodam, że to też jest oczywiście środowisko i społeczność otwarte i każdy może do tego dołączyć, ale najpierw się spotykamy w przygotowaniu zupy, a później spotykamy się przy zupie z drugim człowiekiem. Najbardziej nam chodzi o spotkanie niż o samo dawanie zupy, chociaż warto dodać, że jest to też ważne, szczególnie w Łodzi, bo w Łodzi w niedzielę większość organizacji albo praktycznie wszystkie takie organizacje pomocowe są jednak nieczynne. My sobie zasiadamy w naszych domach, przy obiedzie świętujemy, a są osoby, które nie mogą świętować przy ciepłym posiłku. Dlatego ta niedziela jest też dla nas bardzo ważna, żebyśmy razem mogli się spotkać, razem także poświętować ten dzień niedzielny. Piękna inicjatywa. Rzeczywiście ten niedzielny posiłek ma wyjątkowo symboliczny wymiar, ale to też niełatwe zadanie logistyczne, a z tego co wiem, to jako organizatorzy wzięliście na siebie właśnie od początku do samego końca przeprowadzenie tego projektu. Ugotowanie zupy dla masowej ilości osób to nie jest łatwe zadanie, a robicie to sami. Wiem, że posiłkowaliście się troszeczkę. Inicjator zupy na plantach, zdaje się, tak, z Krakowa udzielił kilku rad, wskazówek, instrukcji, w jaki sposób przygotować zupę dla takiej ilości ludzi. Tak, jak wspomniałem, chcemy do tego podejść całkowicie profesjonalnie, nie popełniać błędów, które popełniali inni, ewentualnie popełniać swoje błędy, żeby się na nich uczyć. Przygotowywaliśmy się do tego od pewnego czasu. Mieliśmy swoje warsztaty kulinarne. Chodziło chodziło też o to, żebyśmy my jako wolontariusze się lepiej poznali. Zaprosiliśmy nie tylko Piotra Żyłkę, jednego z inicjatora Zupy na Plantach, ale także inicjatorów Zupy na Wolności we Wrocławiu, bo takich zup jest kilka. One mają jakby wspólny mianownik, bo wszędzie chodzi o to spotkanie i wszędzie są to inicjatywy oddolne, wszędzie jest to taki ruch społeczny. Natomiast każda z tych zup ma swoją specyfikę i każda z nich jest inna. Jestem przekonany, że nasza łódzka zupa także będzie miała swoją specyfikę. Już gdzieś mamy plany na przyszłość. Nie będę ich na razie zdradzał. Jak będziemy wiedzieli coś więcej i wiemy, że nam się to uda, to wtedy bardzo chętnie na ten temat porozmawiamy. Ale jest dla nas bardzo ważny na przykład taki aspekt, z którym dzielimy się z innymi zupami, między innymi właśnie we Wrocławiu, na Wolności czy na Plantach, jest bardzo ważny aspekt ekologiczny. Będziemy starali się od samego początku, żeby naczynia były biodegradowalne, co jest troszkę droższe. Ale to jest taki ważny czynnik dla nas. Zależy nam na tym, żeby się nie marnowała żywność. Tutaj mamy też kilka pomysłów na przyszłość, ale to na razie jeszcze nie chcę tego wszystkiego zdradzać. W niedzielę grochówka, wiadomo co za tydzień w menu. Przyznam, że trzeba będzie porozmawiać z kucharzem. Ja akurat, jeśli chodzi o gotowanie, bardzo chętnie pomagam na tyle, na ile mogę, ale menu jest bardzo, bardzo bogate i akurat wiele osób, które się zaangażowały w tę zupę, ma też spore doświadczenie w gotowaniu. Zresztą w te 2 lata temu także gotowaliśmy dość duże gary zupy i za każdym razem była inna. Wtedyśmy nawet gotowali codziennie. To nas trochę przerosło. Dlatego dzisiaj chcemy to usystematyzować. Chcemy, żeby to była akcja taka, która jest akcją nieprzerwaną, ale będzie po prostu co niedzielę. Przewija się w tej naszej rozmowie wartość spotkania z drugim człowiekiem. To jest też podkreślane w trwającym obecnie w Łodzi Tygodniu Ubogich. Nie chodzi tylko i wyłącznie o wsparcie materialne, o pomoc osobom potrzebującym, ale bardzo często ci, którzy cierpią różne niedostatki, wśród tych niedostatków na pierwszy plan wysuwa się jakaś samotność, prawda? To jest coś, co dziś gryzie człowieka i właśnie nie mówimy tylko i wyłącznie o biedzie materialnej, ale też o potrzebie relacji i myślę, że ta zupa też jest takim przyczynkiem. To, co ksiądz podkreśla, to wybrzmiało, że spotykamy się po to, po pierwsze, żeby wspólnie tą zupę ugotować, po drugie, żeby wspólnie ją skonsumować. Nie oddalamy się, nie uciekamy, nie zrobiliśmy swojego, tylko jesteśmy razem. Tak, dokładnie o to nam chodzi. To jest też to, do czego nas zachęca papież Franciszek. On to bardzo mocno podkreśla. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby dać. Czasami ważniejsze jest to, żeby się zatrzymać. Oczywiście dzielić się też musimy dobrami materialnymi, musimy dzielić się posiłkiem, ale istota polega na tym, żeby się zatrzymać, żeby posłuchać różnych historii. Ja wiem o tym, że często, kiedy się spotykamy z osobą bezdomną, ubogą, tym historiom nie dowierzamy, ale to jest nieistotne. To jest ich historia, ich wersja. Może się okazać, że zobaczymy tam więcej prawdy, autentyczności, niż by nam się wydawało. Wtedy możemy się lepiej poznać. My także mamy historię swojego życia. I to jest też taka rzecz dla tych osób, które być może także chciałyby się, nawet nie czują potrzeby, że potrzebują zupy ciepłej, ale chciałyby się spotkać, z nami pobyć. Tutaj nie ma żadnych barier, nie wiem, religijnych, światopoglądowych, nie występujemy po żadnych opcjach, ani politycznych, ani społecznych. Jesteśmy po prostu dla siebie, dla innego i na tym nam bardzo zależy. Na tym nam bardzo zależy i czasami jest tak, że czujemy się samotni. Możemy nawet narzekać, że jesteśmy samotni, ale możemy przekroczyć ten próg naszego domu, możemy się spotkać. W każdą niedzielę gotując zupę. Wiadomo, że nie jest też tak, że wszyscy mogą w każdą niedzielę. Dlatego zależy nam też na sporej rzeszy wolontariuszy, żebyśmy się spotykali powiedzmy w różnych konfiguracjach, aby ta zupa była w każdą niedzielę. Rozumiem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu TuŁódź.pl. Szanowni Państwo, jak widać najbliższe dni w naszym mieście to sporo okazji do tego, żeby być razem ponad podziałami i tymi kulturowymi, religijnymi, a także materialnymi. Bądźmy razem, spotkajmy się i na nabożeństwach Taizé, które należą do wyjątkowych, a przede wszystkim zachęcam do tego, żebyśmy byli w niedzielę razem u zbiegu ulic Stanisława i Piotrkowskiej w okolicach łódzkiej katedry. Ugotujmy razem tą zupę, zjedzmy ją, poznajmy się, przełamujmy te bariery i stereotypy. Serdecznie zachęcam również do oglądania kolejnych audycji TuŁódź.pl. Pozostaje powiedzieć do zobaczenia.